Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Radiowe rekolekcje adwentowe. Dostrzec przychodzącego. Zaprasza ojciec Grzegorz Lojtek, jezuita. Spotkanie czwarte. Jan Chrzciciel bliski tym, którzy mają wątpliwości. Czwarta konferencja naszych adwentowych rekolekcji Dostrzec przychodzącego, w czasie której zaprosimy do naszego rozważania świętego Jana Chrzciciela. Wsłuchajmy się najpierw w Słowo Boże, które pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa: Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, dla niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzieniec sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Dziś chciałbym zaprosić nas do rozważań z Janem Chrzcicielem w dwóch odsłonach. Pierwsza to ta, którą usłyszeliśmy przed chwilą w Słowie Bożym. Prorok na pustyni. Prorok na pustyni, który mocno konfrontuje. Po pierwsze swoim życiem, bo jest kimś, kto żyje radykalnie. Świadectwa ewangeliczne mówią o tym, że ludzie uważali go za bardziej radykalnego niż sam Jezus. To oczywiście jest kwestia rozeznania środków, które należy podejmować. Celem chrześcijaństwa nie jest to, że każdy z nas ma stać się takim pustelnikiem, bo są przecież ludzie, którzy taką drogę wybierają. Ale jest to ich wybór, wybór ich środka do tego, żeby osiągnąć świętość. Dla nich to jest droga do świętości. Myślę jednak, że warto sobie tutaj uświadomić, że święty Jan może nam pomóc dokonać pewnej refleksji. On był tam, żeby słuchać Boga i wskazać na tego, który ma przyjść. I pytanie, które może się tutaj w nas zrodzić, to jest to, czy ja mam taką przestrzeń i czas? I czy mam taki klucz do tego, żeby spotkać się z Bogiem? Do tego, żeby wyjść dobrze na pustynię, żeby znaleźć się sam na sam z Bogiem, potrzebujemy takich trzech elementów: czasu, przestrzeni i klucza. Czas to przede wszystkim moment w tygodniu, w ciągu dnia, w ciągu miesiąca, żeby się zatrzymać, żeby znaleźć taki czas, w którym rezerwuję go tylko dla Pana Boga. My może często na naszej modlitwie jesteśmy przyzwyczajeni, że robimy to przy okazji różnych czynności. I to też jest dobre. Jadąc do pracy, tramwajem, może to jest jedyny czas, kiedy jestem sam na sam, bo obowiązki rodzinne mnie przytłaczają, bo w domu jest bardzo dużo ludzi. To też jest dobry czas. Dobry czas też potrzebuje pewnej przestrzeni. Przestrzenią idealną oczywiście jest miejsce, w którym możemy się dobrze skoncentrować. Przestrzenią idealną jest pewnie jakaś przytulna kaplica, przytulny kościół albo przytulne miejsce w naszym domu, w którym możemy usiąść i przede wszystkim skupić się na rozmowie z Bogiem. Kiedy już mamy ten czas, kiedy mamy już tę przestrzeń. Ale przestrzeń to nie tylko przestrzeń fizyczna. Myślę, że w przestrzeni też bardzo ważne jest, że oddzielamy się od tych innych trosk, które mogą nas przytłaczać. Oddzielamy się od rozproszeń dnia codziennego. Więc potrzeba nam czasu i przestrzeni. I to jest pierwszy warunek. To jest ten czas na pustyni, który możemy spędzić w ciągu naszego dnia, w ciągu naszego tygodnia, w ciągu naszego miesiąca. Ale ostatnim elementem jest klucz. Klucz to po prostu sposób modlitwy. Znaleźć coś, co pomaga.
co pomaga w moim spotkaniu z Bogiem. Każdy z nas na pewno ma swoją ulubioną modlitwę. Dla niektórych będzie to różaniec, inni może będą preferować koronkę. Jeszcze inni będą skupiać się na rozważaniu Pisma Świętego, namiot spotkania, lekcja divina, medytacja ignacjańska. To tylko różne nazwy sposobów tego, jak z Panem Bogiem spotkać się przez Słowo Boże. Potrzeba nam takiego klucza, który będzie dobrze pasował do tego zamka, ale którym też z łatwością będziemy otwierać tę skarbnicę Bożej mądrości. I kiedy mamy już czas, kiedy mamy na to przestrzeń i kiedy możemy operować tym kluczem, to możemy wsłuchać się w to, co Bóg do nas mówi przez swoje słowo i dostrzegać tego przychodzącego, który cały czas przecież, o tym mówimy w naszych rekolekcjach, chce do nas przychodzić. Więc może warto dzisiaj, w czasie tej konferencji, zastanowić się przez chwilę, czy mam te wszystkie trzy elementy w moim życiu. Czy potrafię znaleźć czas? Czy potrafię stworzyć sobie przestrzeń? I czy w końcu mam ten klucz, którym operuję, który pomaga mi spotkać się z Bogiem? W konferencji chciałbym zaproponować też drugi punkt, który będzie trochę innym spojrzeniem na Jana Chrzciciela. Słuchajmy się w Słowo Boże pochodzące z Ewangelii świętego Mateusza. Tymczasem Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: czy to Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: idźcie, oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Ta scena jest zawsze dla mnie bardzo ważną sceną ewangeliczną. Jan Chrzciciel, o którym przed chwilą mówiliśmy, że był niezwykłym człowiekiem, radykalnym, na pustyni, wsłuchującym się w Słowo Boże. Ten sam Jan Chrzciciel czuje wątpliwości. Czuje wątpliwości, czy dobrze wskazał na tego, który miał przyjść. Czuje wątpliwości, czy Jezus Chrystus jest prawdziwie Mesjaszem i swoich uczniów do Niego posyła z zapytaniem wprost: czy Ty jesteś tym, który miał przyjść? Myślę, że to jest bardzo ważna scena dla każdego chrześcijanina, który oskarża się za swoje wątpliwości. To jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, że nawet ten, który był największym spośród narodzonych z niewiasty, Jan Chrzciciel, który wskazał Chrystusa, on także miał wątpliwości. I to jest ważne zobaczyć też, jak Jezus go przyjmuje. Przyjmuje go w taki sposób, że nie gani go. Nie gani go za jego wątpliwości. W obliczu trudnego doświadczenia, w obliczu tego, że przychodzą do nas różne wątpliwości, ponieważ może tracimy naszą wiarę z powodu tego, że przychodzi choroba, smutek, niezgoda na pewne rzeczy, które się dzieją, niezgoda na zło. I zaczynamy wątpić w to, czy Bóg rzeczywiście jest z nami, czy On rzeczywiście ma władzę na tym świecie. Bóg chce nas zawsze pocieszać. Nie muszę się na to winić. Ale warto jest znaleźć receptę na swoje wątpliwości. I Chrystus podaje tę receptę, zwracając się do Jana, mówi: odszukaj Bożego działania w twoim życiu. Odszukaj znaków Jego obecności. Odszukaj tego, który przychodzi. Znajdź przychodzącego, dostrzeż go. Zobaczcie, że kiedy uczniowie Jana wyrażają te wątpliwości, Jezus im mówi: zobaczcie, co słyszycie. Oznajmijcie Janowi, co słyszycie i na co patrzycie. Oznajmijcie te cuda, które się dzieją. I może warto dzisiaj szczególnie zastanowić się na tym, jak radzę sobie z moimi wątpliwościami. Czy panikuję? Czy kiedy przychodzą wątpliwości, to może warto skorzystać z rady Jezusa i po prostu dostrzegać Boże działanie w swoim życiu. Historię tego, jak On działał,
jakie cuda dla mnie uczynił i jakie czyni. Zaprosić Go do swojej modlitwy. Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół. Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.